Trzynastka w fotografii jest szczęśliwą liczbą, czy też nie? Czy jest jakieś odnoszenie fotograficzne do 13? No ciężko mi coś znaleźć, tak żeby było jakiekolwiek techniczne odniesienie do 13. Dla nas to po prostu kolejny festiwal, do którego staraliśmy się jak najbardziej przyłożyć, żeby wyszedł jak najlepiej. Na co tym razem położyliście nacisk? Nasz festiwal organizują właściwie 3 osoby, więc my sobie co roku mówimy, że trochę mniej, no i nigdy to nie wychodzi. W tym roku znowu mamy 15 wystaw, ale czego mamy rekordowo, to aż 12 spotkań autorskich. Bardzo chcieliśmy nową formułę zaproponować tu wszystkim, bo w sobotę, 30 września, od godziny 13 do godziny 17 robimy maraton autorski w Muzeum Śląsko-Opolskiego, na który bardzo serdecznie zapraszamy, gdzie będzie można właśnie spotkać autorów wystaw, ale też gości zaproszonych przez nas, którzy opowiedzą o cyklach, o fotografii, o swoich wystawach, czyli o tym wszystkim, co na tym festiwalu będzie można zobaczyć. A festiwal otwieramy 29 września o godzinie 17.30, tu gdzie właśnie się znajdujemy, czyli w Miejskiej Bibliotece Publicznej. No to tak jak mówisz, to co będzie można zobaczyć i kogo będzie można zobaczyć i z kim porozmawiać? No pierwszego dnia, czyli proces otwarcia, będzie wystawa Tomasza Mielecha. To będzie taka wystawa całkowicie jakby klasyczną fotografią, wielki format, czarno-białe zdjęcia dotyczące miasta jednego, a będziemy to kontrastować z wystawą Doroty Raczyńskiej, która będzie piętro wyżej, która znowu zastosowała fotografię tylko jako punkt wyjścia do kolaży, czyli coś całkowicie odrębnego i właśnie te echa fotografii tak się właśnie będą tu odbijać na tym festiwalu. Tego samego dnia także wystawa Fuji Slit Photo Award, to wystawa pokonkursowa, która będzie w bibliotece w kawiarni Kawka, a wieczorem 18.30 spotkanie z Sławomirem Kamińskim. To niezwykły fotograf, fotoreporter, który ma mało ze sobą spotkań, uważam, że to jest bardzo duży błąd. On tak za bardzo nie chce, myśmy go troszkę namawiali i się udało. To obecny jest szef działu Fotogazety Wyborczej, pracuje tam właściwie od zawsze. Głównie fotografuje politykę i fotografuje od 30 lat, czyli ma tam naprawdę no, niesamowite zdjęcia, a przede wszystkim ma niesamowite historie do tych zdjęć. Tak? Czyli właśnie będziemy mieli taki przekrój przez to, jak ta Polska na przestrzeni lat się zmieniła, jak się zmieniła też ta scena polityczna, więc także w momencie kampanii myślę też także dobra taka historia i demokracji, i polityki przez pryzmat obiektywu. No nie mogę Cię nie zapytać oczywiście o polskie akcenty festiwalu. Opolskim akcentem będzie wystawa Fotoklubu Opolskiego i wystawa studentów Wydziału Sztuki. Studenci Wydziału Sztuki współpracują z nami od zawsze, możemy podziwiać między innymi plakaty i grafiki, które oni nam przygotowują zawsze co roku na nasz festiwal, a Fotoklub wystawi się jak co roku w poczekalni dworca PKP. My bardzo to miejsce lubimy, bo tam wiadomo zawsze dużo ludzi czekając na pociąg, które często opóźnione, więc mogą przyjść sobie poglądać świetne zdjęcia w tym czasie. Fotografować w tej chwili, jak to się mówi, każdy może. Bo mamy dostęp do telefonów komórkowych, do aparatów, do cudów techniki, chciałoby się powiedzieć. Wydawałoby się, że łatwiej, ale wbrew pozorom chyba fotografia nadal jest dziedziną sztuki niezwykle trudną i trzeba bardzo dużo pracować na to, żeby udało się zrobić to jedno cenne zdjęcie. No trochę i tak i nie, no technika bardzo pomaga, tak, tu wszystkim i my nie mamy nic przeciwko fotografowaniu telefonami, małymi aparatami, po prostu robieniu zdjęć, bo to o to chodzi w tej pięknej sztuce, czy w tym pięknym zawodzie, więc to jakby nie, ale cieszymy się, że gdzieś wraca do łaski, też widzimy coraz więcej tej fotografii klasycznej, takiej czarno-białej, tej fotografii z dużych formatów, na przykład pojawiają się wystawy, coś, czego dawno nie było, a jest tego coraz więcej i to nas cieszy. I jeszcze jest taka rzecz, do której się zachęcam, mamy konkurs fotograficzny, jest to pod tytułem Wolno Opolskie, należy pokazać na zdjęciach piękno po prostu naszego regionu, a zdjęcia, które wygrają, będą prezentowane w Muzeum Śląsko-Opolskiego 30 września.